Halo, halo widzowie, Darkest Dungeon, giga wrzód na dupie. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka stało no dużo rzeczy, dużo razy bossy zabiłem po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Zresztą de facto robiliśmy to na streamkach. I słuchajcie, próbowałem dostać się do tego wicehrabiego, tak jak powiedziałem, że w następnym odcinku do wicehrabiego się udamy. To, co się stało, to, że no nie mam tych wejść do wicehrabiego i mimo tego, że byłem w Norowisku, byłem w ruinach, byłem w Kniei, byłem w Zatoce, w żadnych z tych miejsc i na dziedzińcu też de facto byłem po krew, żadnych z tych miejsc nie posiada takich zaproszeń. Więc dzisiaj po raz pierwszy udamy się do Mrocznego Lochu. Zabić powłóczającą przerazę. Siła monstrum rośnie w szaleńczym tempie. Odzyskaj obronne relikty opuszczonego przed laty obozowiska, lecz strzeż się powłóczającej przerazy. No i co? Tym miłym akcentem myślę, że możemy widzowie zaczynać ten odcinek. Jeśli misja w najmroczniejszym lochu zostanie porzucona, nie wszyscy bohaterowie przeżyją. O kurwa. Ktoś będzie musiał się poświęcić, aby osłonić wycofujących się towarzyszy? Ja pierdolę. Widzowie. Najmroczniejszy roch. Ta cała powłóczająca przeraza, już sobie ją zobaczyłem. Jedyne na co ma rezisty, małe, to jest na krwawienie. Dlatego stąd podmiana na Arlekina. Chcę przejść tą grę, okej? Okay? Chcę ją kurwa skończyć w końcu. Nie hejtujcie, że zobaczyłem. No i wydaje mi się, że skuteczne byłoby bardzo zaznaczanie oponenta i wtedy dawanie zaznaczanie oponenta i wtedy na przykład obrony kontra naznaczony, bla 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 bla. Bo to chyba o to chodzi, nie? Czy nie? Może naznaczony to właśnie, że ten rodzaj potwora w sumie. Kurwa, to nie wiem. A nie, bo oni są nadrealni, czyli naznaczony, czyli zaznaczam i wtedy bije 20% więcej. Przydałby się ten chłop, który zaznacza i wszyscy inni by mieli kurwa nasrane tego i by mucili. No, to by było najlepsze. Ale chuj, nie mamy. Nie mamy jak tego zrobić. Zobaczcie, obrony kontra naznaczony. No, to by było OP. Tak wygląda nasz skład. Jest to trendowaty. Wszystkie oczywiście takie ulepszenia. Pyk, 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 takie ulepszenia. Pyk, 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 takie ulepszenia. I pyk, 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 takie ulepszenia. Jeżeli się wypierdolimy. Ojojoj, bardzo się zdenerwuję. Go. Go. A co możemy wygrać? Fajno, fajne rzeczy. To jeszcze jakiś tutaj. Najmroczniejszy loch, herby i tak dalej. To jest średnia wyprawa. No idziemy, idziemy. Sramy, żarcia, ile wlezie. Tyle, ile się da zapakować. Łopat, jest to wykopaliska, więc sramy tyle, ile damy radę. Kluczy też wezmę. Tego też wezmę. To wszystko myślę się przyda. My tam nie idziemy po łupy, widzowie. O nie, nie, nie. Tam widzowie idziemy kurwa przetrwać. Idziemy zabić tą poczwarę. Tak robimy, nie? Bez kitu. My nie idziemy po żadne łupy, my tam idziemy kurwa przetrwać. Ja mam 300 tysięcy, ja nie chcę łupów. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Jakbym widzowie ja miał taki głos. Co ja bym zrobił, jakbym ja miał taki głos widzowie. Okej, okay, tak wygląda lokalizacja. Nigdy mi się nie zdarzyło w niej być. The blood of the fallen flows ever downward along these titan spires. The creature fastens itself on your failures. Trochę wam podgłośnię, bo cicho jest faktycznie gierka. No i co widzowie? Teraz jest za głośno. No i co widzowie, wygląda to przerażająco. Wygląda jakbyśmy na pewno nie mogli stąd wyjść żywi, kurwa. To jest jakieś siedlisko jebanego zła. Łowi tam, nowi przeciwnicy. Mamy to w końcu, niebowzięty okultysta. O kurwa. No to co? O, ty masz pragnienie, to ci walniemy tutaj krewkę, cyk. I jebud wyrok. Na 7. Ej, widzowie, nie poulepszałem. Bitewna balada 1. Bitewna balada 1! To ja zrobiłem najlepszego. Ja pierchruper, widzowie. Kurwa. Ale klop się stał. Miąż z miążu. Co ty robisz? Tam się gryziesz? A, i healujesz. Rozumiem.
Świetna decyzja. Obyś więcej takich ruchów podejmował. Mnie nie bił najlepiej. Dobra, next, idziemy. Ale się widzowie, kurwa, syf zadział. Ta balada bitewna. Ty, a ja już używałem tego bohatera na walkę z bossem i mówię tak, kurwa, fajna ta balada. Co dopiero jakby była na piątym poziomie, ja pierdupce. Witowy, myślę, że było koks wtedy. Ło! Kapłan okultystów. Tom przyzywa kogoś? Mam nadzieję, że nie. Wyrok? Może ogłuszonko siądzie. Tyk, mamy to. Przetrwać, widzowie, przetrwać jest misją. Wyjść z tego... O kurwa, jakie drzwi zajebiste. Wyjść z tego cali. Okej, okay. Naziemski awanturnik. Rozumiem, jakie macie rezisty na zarazę? Średnie. Lepszy cios, czy lepszy... nie cios? Chyba cios. Za 29 i krwawienie. O kurwa, ty go wykilujesz? Narzygasz na niego i wykilujesz. Kurwibąd. Przeciwnicy myślą. Bardzo niedobrze. To już chyba nie mamy szans. No trzeba, widzowie, użyć tutaj mocy mózgu na pewno w tych walkach. Te walki będę wam pokazywał z tego względu, że to są zupełnie nowe potwory, z którymi wcześniej nie mieliśmy żadnego kontaktu, styczności. Oczywiście nasrałem tyle bandaży, że sobie mogę cyk zabandażować, co nie jak tak. No i myślę, że tutaj pyk. O, to było głupie, bo on miał tak ogłuszenie. Błąd. Ale błąd następnym razem się nie powtórzy. Człowiek się na błędach i zawyuczy. Dlatego należy je popełniać, bo wtedy się nauczymy. Proste? Giga. Dobra. Zwiady. O kurwa. Brędy. Żebym nie poszedł złą drogą. Dół. Żebym nie ominął tutaj pana bossa. Wchodzimy. Będzie tu coś ciekawego. Walka. Okej. Okay. Rząd za krwi? No... no. No i żeś kurwa zrobiła. Oni ma... O, duże rezisty na krwawienie chłopa. Chujowo zrobiłem chyba. A nie wiem, czy miałem w sumie lepszą opcję. Może tego pierwszego. Pach. Podcięciem. W końcu to człowiek. No jest to najcięższa lokalizacja. Z tego co rozumiem, w grze komputerowej cięższej lokalizacji nie ma. Jest to finałowa lokalizacja, w której miejmy nadzieję, że w końcu będzie mi dane walczyć z bossem jakimś na samym końcu i miejmy nadzieję wygrać. Nigdy tutaj nie byłem, mimo tego, że grałem w Darkest Dungeon masę razy na przestrzeni lat. Nigdy w życiu mi się nie zdarzyło tutaj być. Plus, widzowie, ogarnąłem wam mody na... żeby postaci miały wielkie dydy. Ale niestety później też grałem na Twitchu, więc musiałem moda usunąć, więc nie macie wielkich dydów, niestety. Bo na Twitchu, widzowie, to wiadomo, że nie można. Znaczy to nie było jakieś tego, nie? Ale po prostu były wielkie dydy. Ale i tak usunąłem, bo się boję Twitcha. Twitch jest groźny. Pocięcie, krwawienie. O, no i pięknie. Kurwa, hapowo to nie wychodzi najlepiej, ale dobra, może się wyhiluje i będzie kituwa. Tak, myślę, że kilka hilków i po robocie. Będzie. Trochę źle zrobiłem, bo mogłem go nie zabijać i później tym się jakby... No, źle zrobiłem i tym się uleczyć później, trendowatym, bo on miałby turę, ale jest jak jest. Uczymy się na błędach. Kupienie i do przodu, widzowie. Kupienie i do przodu. Jesteśmy kurwa w samym czeluściu piekła. Do przodu. Okej, okay, kapłani okultystów. No to podcięcie na nich za bardzo nie działa. Zaraza będzie działać lepiej z tego co widzę, więc trudka. Mogłem nie na tego pierwszego. Znowu popełniam błąd. Popełniam błąd. Ale no... Tutaj ten cios jest najlepszy, mimo tego, że nie wiem, jakby... Nie spowoduje zapewne krwawienia. Wyleczmy się. Bo to HP może nam w każdym momencie szybko zniknąć. No właśnie. Minus 23 odporność na krwawienie. Nie fajnie. No biją. Nie biją jakoś kosmicznie dużo. A, żartowałem.
Aż u wrót śmierci jestem. Nic da. Fajno. Fajna lokalizacja. Very, very nice. No kurwa. Jeszcze ten przeżyje na jednym HP. Zrobimy tak, żeby on mi się nie wyjebał. Za 14. Bardzo fajny healek. I tutaj takiego ciosa. O, pyk, odcięcie. Gra nie jest za głośno? Głośno ta gra jest, kurwa, jest, nie ściszam ją. Jeden na dwa było elegancko. Będę ciszej mówił. Będę w sensie cicho mówię, więc. True, takim uderzeniem za 16 eleganckim. Powiem wam w ogóle, opowiem wam, że montowanie tych odcinków dzień w dzień jednocześnie, bo to nie jest tak, że ja tylko nagram ten odcinek i to finitos, nie? Nagram, montuję, finitos. Nie, to nawet nie jest tak. Widzowie, to jeszcze trzeba grać przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba grać w tą grę, żeby iść coraz dalej i progresować. Powiem wam, że to jest naprawdę męczące, słuchajcie. Żeby dzień w dzień grać w tą grę, dzień w dzień później przygotowywać się i nagrywać odcinek i później ten odcinek jeszcze montować. Masę roboty. Możecie to docenić, widzowie, jakimś tutaj lajkiem. I wpaść na Twitcha, bo tam streamy są. Normalnie tego streamki? No, normalnie tak, widzowie, streamki. Codziennie. Możecie tam wpaść. Discord, wszystko macie w opisie. Dobra, weźmy, zjedzmy, nie żałujmy im tego jedzenia i chodźmy dalej. Jocie dupca. Daleko? Będzie ta stwora? Ten stwór? O kurwa, dół czy góra? Dół. Wow. No solidno, solidni przeciwnicy. Kurwa, widzowie. No co, zaraza, nie? I lek. Ewentualnie możemy kogoś ogłuszyć. Możemy kogoś ogłuszyć. Jest duża szansa, git. Krwawienie, no nie jebią to krwawienie jak pojebani. Trzeba zabić najpierw tego... Ten nieziemski awanturnik, on to krwawienie za dupca, tak niebezpieczne to jest. To się chwilę może wymknąć spod kontroli, jak to się nastakuje, więc... To już się wymyka spod kontroli, więc trzeba go jak najszybciej, kurwa, zabić. Priorytet numer jeden. Priorytet, kurwa, numer jeden. Zobacz, jaki on ma damage. On mi tyle zadaje, ale to krwawienie to jest 18 HP. Ja nie mam za bardzo co z tym zrobić. Mi się bandaże, kurwa, zaraz skończą. Kurwa mać. Dobić rzecz, dobij, bi. Jak my tu zaraz obozik, kurwa, robimy. Tak o. O kurwa mać, co to jest za damage? Co? Ja pierdolę. No przecież to jest jakiś, kurwa, żart. To jest jakiś żart, ta lokalizacja. Żart. Żart. This is a joke, man. This is a joke. You know? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Możemy tak zaryzykować. Proszę. Jest. Na styk. Co to jest kurwa za damage, widzowie? True. Jocie dupca. Pyk. Zaskoczmy, stakujmy tę kurtynę, tą obronę. Czy to jest obrona, czy obrażenie? Już kurwa nie wiem, co jest co. Nie no, ale to jest chore. Już ma minus 10 celności, minus 25 obrony, czy tam obrażeń. To jest jakieś chore, chłopie. Minus 5 szybkości, plus 33 obrażenia do stresu. Pojebane. Co to jest kurwa za tego? To jest jakieś... Ja, minus 2 celności. No niefajne te buffki, niefajne, bardzo niefajne. No ale jest jak jest, no. Oni nie mają dużo HP. Oj, oj, oj. Dobra, dajmy tak.
Widzowie, to będzie bardzo ciężka przeprawa. Oj, bardzo ciężka przeprawa. Przegrupowanko jakieś? Dajcie mi się przegrupować w bazie. Dobra, jak się wycofam, nie z walki, tylko wycofam jakby teraz, porzucę misję, to rozumiem, że nikt nie będzie musiał zostać. I wszyscy przeżyją. Mam taką kurwa nadzieję, że to tak działa. No co, widzowie, no. Ja nie mam innej opcji, niż teraz używać to żarcie, ile wlezie. Jocie dupca. Tu ja myślałem, że tu będą jakieś skrzynki i tak dalej. Tu nic nie ma, tu jest kurwa tylko śmierć, widzowie. Przed nami jest tylko i wyłącznie śmierć. Ja muszę wiedzieć, czy to jest daleka droga, czy nie. Muszę to kurwa zobaczyć. Widzowie, obawiam się, że to jest daleka droga. No, obawiam się, że krótka kurwa nie jest. Ale nie jest najgorzej. Zaraz będzie bosik. Nie widać też, czy światło przygasa. To niedobrze, muszę zwracać na to uwagę. Idziemy w prawo i zaraz będzie widzowy bosik. I tak bym poszedł w prawo, ale tak się jakby zobaczyłem sobie i... Dobra. I doszedłem do wniosku, że tutaj jest boss. Jeszcze dwie jakby te... Jeszcze trzy pomieszczenia i bosik. Trzeba zabić ich. Na pewno, ludzi. Przede wszystkim. Oni są podatni na krwawienie, więc możemy to fajnie stakować. Natomiast oni też przypierdalają nam niezłe krwawienie. Trzeba na to uważać. Wszystkim zabijmy tego, co to krwawienie powoduje, bo to jest pojeb, który mi 18 HP zabiera. Właśnie o tym mówię. I za każdym razem jebany trafia. Kurwesyn. Dobra, nie żyje. Teraz bym zabił laski od psychy. Bo może być kurwa nieciekawe, jak my już 100 mamy. Laski od psychy. Na pewno trzeba jak najszybciej powalić. Proszę się tu samo nie zabijać. No na razie akurat muszę uderzyć tutaj tym, bo nie ma zasięgu. Ale jak będzie tylko zasięg jakąś postacią, to jebiemy. Czy ja się chcę użyć bandażu? Ja mam, zobaczcie, jak ja mam mało bandaży. Nie chcę użyć bandaży z tego względu, że jest tyle, tak mało, że ja wiem, że na boss nas rozpierdoli w pół, nie? Takie mam kurwa wrażenie. Tak, zaraza, cyk, 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 elegancko. I tutaj healek, 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 pyk. Na szczęście w ogóle te postacie z tyłu nie obrywają. Tylko ta pierwsza flanka. Ale to też nie fajnie, bo na tej pierwszej flance mamy Boba, co ma 30 HP. O ile ten sobie jeszcze poradzi, bo ma te HP 60, no to tam dalej ten kurczę pajas, czy co to tam jest, może mieć ciężko poradzeniem sobie. Jak chłop ma 35 HP. Okrwawienie, pyk. Dobra, ona padła, fajno. Więc my możemy wyhealować. Ja bym wyhealował i... Go bym wyhealował, bo on zaraz po piździe dostanie od bandaży. Nie, od bandaży. On po piździe dostanie, a nie chce zużywać bandaży. To jest to słowo, które... Zdanie, które chciałem wypowiedzieć. Przez to w ogóle, że nagrywam odcinki widzowie, nie miałem 3 dni okazji się nawet wykąpać. Bo tylko siedzę, ciągle coś nadupsam. Serio, dosęcie to chociaż lajkiem. Bardzo fajna sceneria swoją drogą. Idziemy dalej. Boss za już przed nami praktycznie. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie bitwy. No, no, ta. Fajną nadzieję sobie miałem normalnie. Taka o, nadzieja. Nadzieja, widzowie, umiera ostatnia. Nie wiem, czy nie robić tego pchnięcia sztyletem, żeby on to obrażenie, czy tam obronę, kurwa, czy co on tam sobie nie stakował. Laskę od psychy zabijamy. I tutaj zaraza, pyk. Na gościa od heala nie siadła. Szkoda, bo ma nie aż tak dużo odporności. Ale okej, okay, co robi złośliwa naroś? Pewnie nic fajnego. Niestety. Mogłaby coś robić miłego, nie? Pomóc. Dla streamera. Dobra, jeb za 20. Okaleczenie ciała. O kurwa. Ja pierdolę, krwawienie. Znowu.
Jeb w nią. Jak ona krwawienie, to w nią jebać jak najszybciej. To jeb, jeb, jeb. Zdupsmy z usiwą narośl. Ten chyba krwawienie nie wywołuje, więc okej. I teraz by się okultystę przydało rozjebać. Nie mam niestety takiego zaś... A, mam. On chronił, no więc git, więc git, więc git. Tutaj bym zarazę chyba stakował. Odporność, ale miał na tą odporność zarazę, no, odporność na zarazę dość małą. Okej. Coś fajnego? Wow, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. To jest właśnie coś, czego kurwa potrzebowaliśmy w tym momencie. Mam takie wrażenie. Iść do przodu, a iść sobie do przodu. I jeb. Bardzo fajnie. I healek? Ojejoj. Healek? A bo on jest masochistą, czyli nie chce, żebym go healował. Kurwibon. I pyk. Dobra. I to jest ostatnie miejsce na to, żeby zajebać obozowisko. Bo tutaj znajduje się już boss. Z tego co rozumiem. Także obozowisko. I jemy tyle. Tak, tak, żeby trochę zostało, jakby po drodze jeszcze była walka. Ta, usunięcie, krwawienie, leczenie na siebie. A, nie możesz. O kurwa, to klikłem. Nie wiem co to dawało nawet. Usunięcie, krwawienie tylko na siebie, no. Leczenie 20%, więc użyj. No mam tak chujowe rzeczy. Podmódlmy się wszyscy. O. I obniż sobie stresik. I jeszcze zrobimy tak. Gotowi. Wstajemy, panowie, wstajemy. Szkoda, że nie mam żadnego leczenia, kurwa. On te 4 HP jeszcze nie dostał. Dobra, szpurę. Mogę zjeść w sumie full, bo i tak go będę musiał dospamić. No teraz, żeby mi tylko głodu nie wyjebało bez GG. I żeby tu nie było walki. Proszę. Kurwa! Ja pierdula. Dobra, zbawienie. Może to wyjdzie jakoś fajnie, nie? Może się uda więcej wyhealować niż dostaniemy damage'a. Trzeba laski od psychy rozjebać jak najszybciej. W mulce. Tutaj. O kurwa! Ja nawet nie mam tego do leczenia się krwawienia. Ja pierdolę. Możemy z drugiej strony. No użyć bandaża, nie? A czy my chce? Czy my chce bandaża? Dobra, cios. Zabijmy szmulce. Jak najszybciej. Ojojoj. To bosik. W ogóle brzmi jak Malik Montana, jak to mówię. Ojojoj. No to bosik będzie na pewno kurwa ciężkim zawodnikiem, nie? Ojojoj, dowie. Ojojoj. Za dużo tego ojojoj od wszystkich słyszałem. Bosik widzowie będzie... No będzie mocny w chuj, za mocny będzie dla nas bosik. Już to czuję kurwa w kościach. To nie damy rady wyjść z tego żywi. Nikt z nas nie wyjdzie z tego żywy. Taka prawda niestety. Nie damy rady tego przetrwać. Dobrze, że ona tam... Dobra, posuwaj mnie. Nie ma sprawy. Dobra, tak teraz zrobić. Fajnie, żeby ona zginęła. A żeby mi jej kurwa nie zabił. Nie wiem, czy kumacie. Zróbmy na razie tak. On już... O, on ma jedną turę, ale my mamy dużo tur. Zróbmy tak. No myślę, że to bitewna balada byłaby OP. Okej, przyjmujemy 22 stresu. Bardzo dużo. Ale my się wyleczymy fajnie. Za 10. My sobie 7 odejmiemy stresu i tutaj healka walniemy. Trzeba tak to rozegrać taktycznie, żeby tutaj... w pełni się wyhealować. Ona już zużyła swoją turę, co jest zajebiste. To znaczy, że ja mam teraz 4 tury. To znaczy, że mogę zrobić tak.
Mogę zrobić tak. Mogę się wyhealować. Zajebiście, miodzio. Ilek? Full HP i cios. Pięknie rozegrane, widzowie. Pięknie, kurwa. Rozegrane, zajebiście. No idziemy dalej. Tu już chyba walki nie będzie. It's time, widzowie. It's time for the boss. Mam taką nadzieję. Go. Boss? Jorze, boss. Jocie dupca, widzowie. Widzowie, a więc El Shefito. Niestety. Kurwa. Mamy dużą szansę na wywołanie krwawienia. Ma małe rezisty na krwawienie, więc będziemy się starać to nastakować tym jednym ziomem, jak wlezie. A, i przecież jeszcze ten wywołuje krwawienie. Miodzio. Będziemy trzaskać to krwawienie, ile wlezie. Nie jest to, kurwa, prosty przeciwnik. Dlatego, no, nie dajmy się teraz zwieść pozorom, że on już HP nie ma. Czy da się go? Nie da się go zestunować. Jest to niemożliwe praktycznie, więc jebiemy tak, bo full HP mamy. Co on robi? Pokaż mi jego ruchy. Rozszarpanie. To znaczy krwawienie, nie? Świetnie. Kurwa, fantastycznie. To też krwawienie, nie? A co? Jożyta. Zajebiście. FK. Jeszcze jeden ruch ma. Falowanie. Tycha? Przetasowanie. Ojojoj. Ja się autentycznie, kurwa, widzowie, martwię, nie? Bez kitu. O, jeszcze swojego, jeszcze może mu krwawienie zapierdol. To nie jak tak. No to co? Atakujemy krwawienie. Stru. Niestety tamten gościu na tej pozycji jest bezużyteczny. To jest bardzo przykra sprawa. Ale cóż, trudno. Bisz śmierci. No oni te krwawienie. Więcej bandaży było wziąć. Więcej bandaży. Jakbym, kurwa, wiedział, to bym wziął. Skąd miałem wiedzieć? Nie wiedziałem. Dobra, nie jest najgorzej. Trzymamy się. Chłop ma pójść pół hapy. Już ma pół hapy. Jest dobrze. Jest okej. Okay. W sensie, mogło być gorzej. Naprawdę mogło być gorzej. Niby po 8 hapy dostajemy na pizdę. No niby tak. Ale mamy dwa bandaże na sytuację tak zwaną ostateczną, kiedy będzie tragedia. Przetasowanko. Nie najgorsze przetasowanie, mogłoby być gorzej. Ta postać mi się zaraz wypierdoli, więc... O, pyk, woda święcona, żeby to krwawienie rezisty były wielkie. No i bandaż. I cały czas atakujemy krwawienie, ile wlezie. Pyk. Tutaj zrobimy tak zwanego healka. Możemy też zrobić... Tak, i tą postacią do przodu iść. Możemy. Czy to było głupie? Pewnie w kurwę. Okej, okay, nie dostaliśmy krwawienia, mamy 5 HP, wola bohatera, coś fajnego. Jest! Odwaga! Tak! Jo, zajebiście! Dobra. I teraz ty robisz tak zwana dzida. Do przodu. Pyk, za 9. Zajebiście. I dostajesz za to tam obrażenie, ochronę, kurwa, wszystko. Rozszarpanie, okej, okay, stakowanie krwawienia. Cały czas mamy te święte wody. Tutaj użyjemy bandaż i jebiemy. Who the bosses? Zajebiście. Mam nadzieję, że to koniec. Jeśli się pokonam go i wszyscy, kurwa, do domu się rozchodzimy, tak? Szczęśliwi. Jo. Mam nadzieję. No ale powiem, że jak widziałem, że mi się gościu z kanału, gdzie patrzyłem, jak walczył jakiś koleś na YouTubie i się wypierdolił dość mocno tam wszystkimi postaciami, to wiedziałem, że to będzie jakiś... Byłem nastawiony na mentalnie największą bitwę. Chyba sobie dobry skład wybrałem. Wydaje mi się, że to krwawienie... Zrobiłem to nawet nieumyślnie, ale zrobiłem to fajnie, że to krwawienie cały czas jebaliśmy. I zajebiście wyszło. Mackowaty posążek antenta. Antenackie. Plus 20 szans do na cnotę. Plus 8% do odporności na coś śmiertelny. Koniec. Mission complete, widzowie. Bosik rozjebany. Tago? Tago? Dla widza? Nie rozjebałem? Rozjebałem dla widza. You have merely glimpsed the edge of the abyss. But it is enough to trigger the cycle of revelation. On cicho mówi. Now, like me, you will begin to see things as they truly are. Okej, okay, jest jakiś wędzik. Na czym polega ten wędzik?
Mogę mu podnieść głos? Pewnie mogę. Głośniej, głośniej. Nie mogę. Ale mogę wszystko ściszyć. I jego wtedy głos. No, coś tam ogarnę te dźwięki w następnym odcinku. Czemu wszyscy mają taką pochodnię? O co chodzi z tą pochodnią? Każdy ma jakąś pochodnię. O co chodzi? Księżyc jest czerwony. To ciekawe. Nigdy więcej. Bohaterowi, któremu udało się wrócić w jednym kawałku z wyprawy do najciemniejszego lochu, widzieli zbyt wiele. W zależności od wybranego typu gry oraz określonych opcji rozgrywki, mogą odmówić powrotu w to miejsce lub do niego wrócić, narażając się na stres. Co? Co? Ty, to co my teraz mamy zrobić? Widzowie, nie został mi żaden boss. Nie wiem, jak się dostać do wicy hrabiego. Tych bossów przecież nie będę wam pokazywał. Na farmę nie będę wracał. Maby jak już pokonaliśmy. Ten miąż rozjebaliśmy. Tyrenę rozjebałem. Wszystko rozjebałem tutaj. Nie wiem, widzowie. Powiem wam tak. Tempo, w którym ja muszę, ile godzin muszę grać, żeby wam nagrać odcinek taki 20-minutowy z bossa, czy 30-minutowy, jest cholernie długa i chyba nie chcę aż tyle poświęcać dziennie, że będę siadał i 8 godzin mucił grę do pożygu. Także nie wiem, będę się naprawdę starał, żeby te odcinki były codziennie, będę się naprawdę starał, żeby te odcinki nie były nudne. Ale powiem wam, że jeżeli ktoś to ogląda na bieżąco, to powiem wam teraz, że na samym końcu nie utrzymam tego tempa. Nie da się tego zrobić. Jeżeli odcinki mają być w miarę jakościowe i w miarę zmontowane, a nie tak, że ja pakuję to do montażu i mi się chce wymiotować, kurwa, jak widzę, że gram w Darkest Dungeona, bo wcześniej ograłem grałem przez 8 godzin Darkest Dungeona i teraz muszę go montować i mi się chce, kurwa, żygać, no to wydaje mi się, że coś jest nie tak. Wydaje mi się, że zwolnimy, gierkę dokończymy i w wolnym czasie będę grał. Będę oglądał sobie streama na lewym monitorze kogoś i będę grał w grę przy okazji ją przechodząc, a kiedy dojdziemy do jakiegoś bossa, nagram odcinek. Ale nagrywanie codziennie tej serii jest, kurwa, chyba niemożliwe. Tyle, widzowie, i też przynudzam na streamach, jak gramy na streamach w Darkest Dungeona, to, kurwa, z nudów idzie umrzeć, więc zostawmy tą serię na YouTube. Więc odcinki od dzisiaj z Darkena nie będą pojawiać się codziennie, ale mam nadzieję, że będą bardziej dopracowane. I tyle, widzowie. Wpadajcie na streamy na Twitchu, ja idę się wykąpać, bo nie kąpałem się od 3 dni. Pozdrawiam, widzowie. Popatki. Serduszko dla widza. Pozdrawiam.